W takim razie witam na prezentacji. Nazywam się Michał Balicki. Tematem prezentacji jest praktyczne wprowadzenie do programowania bare metal z wykorzystaniem STM32. Tak jeszcze w kilku słowach, może więcej o sobie, to generalnie ja na co dzień zajmuję się programowaniem w języku C++. Już tak od prawie 4 lat generalnie w branży telekomunikacyjnej. I zaczynałem jako tester i tak w samym IT już spędziłem około 5 lat. Jeżeli chodzi o embedded, to tak na dobrą sprawę to jest takie moje hobby i to zrodziło się w zasadzie w trakcie studiów, bo na każdej laborce w zasadzie musiałem korzystać z płytek Nucleo i nie mogłem wykorzystać innego rdzenia, że tak powiem, do rozliczenia się z projektu z prowadzącym. I w zasadzie każda praca, czy inżynierska, czy na laborkach, czy magisterska, w zasadzie te projekty bazowały na tych mikrokontrolerach. A jeżeli chodzi jeszcze o takie inne kwestie, to też zacząłem tworzyć bloga. Na daną chwilę nie jest on jakiś bardzo rozwinięty, bo wystartował tak naprawdę kilka tygodni temu. Ale generalnie to ma być docelowo taka baza wiedzy dla kogoś, kto programuje w C++ i chciałby się na przykład rekrutować, więc taka baza na potrzeby rekrutacji. Z taką generalną wiedzą dla programisty, ale też bardziej ukierunkowaną na kogoś, kto się zajmuje takimi jakimiś językami jak C czy C++. Jeżeli chodzi o plan prezentacji, to na początku chciałbym przybliżyć w ogóle, czym jest bare metal. Chciałbym powiedzieć kilka słów też o narzędziach, które będziemy potrzebowali, żeby takie programowanie w ogóle móc wykonać. Chciałem też powiedzieć kilka słów o kompilacji skrośnej, czym ta kompilacja skrośna jest, jak ją wykonać z poziomu wiersza poleceń. Też w teorii chciałbym przybliżyć proces budowania dla kogoś, kto chciałby się dowiedzieć albo na przykład odświeżyć sobie wiedzę. Powiem też parę słów o OpenOCD, bo będziemy potrzebowali to narzędzie do połączenia z płytką. No i generalnie ta druga część prezentacji będzie taka bardziej praktyczna, gdzie wykorzystamy taki mój prosty projekt i spróbujemy go przebudować na żywo, wgrać w SAT i na koniec jeszcze, jak wystarczy czasu, to spróbujemy omówić, jak można skorzystać z debugera konsolowego. Ja też do tego projektu na GitHubie wrzucę dzisiaj taki poradnik w PDF-ie, taki z jakimiś zrzutami z ekranu i przykładami nawigacji po takim debugerze, więc będzie można też we własnym zakresie spróbować debugowanie takiej aplikacji wykonać. No i na koniec zrobimy krótkie podsumowanie. Więc na początku to chciałem przybliżyć jakby czym jest w ogóle bare metal, więc tak na dobrą sprawę można to ująć w jednym zdaniu, to nie trzeba jakichś takich bardzo rozwlekłych definicji stosować, więc generalnie jest to system, w którym oprogramowanie działa na sprzęcie bez żadnego systemu operacyjnego, czyli w tym moim projekcie, który dzisiaj zaprezentujemy, nie ma na przykład FreeRTOS-a i tego typu podobnych systemów czasu rzeczywistego, tylko tak naprawdę będziemy mieli nieskończoną pętlę while w mainie i sterując jakimiś flagami, czy używając jakiejś maszyny stanu, w zasadzie jesteśmy w stanie jakby tworzyć takie proste aplikacje bez korzystania z takich już nieco bardziej zaawansowanych narzędzi jak system operacyjny. I czego będziemy potrzebowali, żeby w ogóle móc podejść do tematu? No to przede wszystkim będzie potrzebny toolchain, dodatkowo będzie potrzebny programator debugger i to taki programator, który też dodatkowo pełni funkcję debugera. I w zasadzie taka możliwość jest, jeżeli mamy płytki Nucleo, bo on posiada ST-Linka. I w zasadzie nie musimy kupować jakiegoś dodatkowego sprzętu, wystarczy tylko sterownik do ST-Link. Dodatkowo będziemy potrzebowali bibliotekę, która obsłuży rdzeń i urządzenia peryferyjne. No i w tym przypadku wykorzystamy CMSIS-a. Dodatkowo będzie też potrzebna tablica wektorów przerwań zdefiniowana w pliku źródłowym, plik startup, który jest kodem uruchamianym przed mainem, skrypt linkera, który będzie podawany przy linkowaniu plików, jakby podawany jako argument w komendzie i no już wcześniej wspomniane OpenOCD, bo bez tego w zasadzie nie będziemy mogli wgrać w SAD-u ani przeprowadzić debugowania aplikacji.
Więc na początku tak teoretycznie chciałbym przybliżyć, czym jest kompilacja skrośna, więc generalnie tutaj ze względu na moc, na ograniczoną moc obliczeniową tej płytki nukleo w zasadzie no nie mamy możliwości przeprowadzenia tam kompilacji na tej naszej docelowej platformie i musimy zaangażować nasz PC, który jest dość szybką maszyną. No i na niej przeprowadzamy kompilację projektu do postaci wykonywalnej. Jeżeli chodzi o takie nazewnictwo formalne, to wtedy możemy rozdzielić hosta i target i tym hostem jest nasza szybka maszyna, na której kompilujemy nasz projekt i docelową platformą jest wtedy nasza płytka Nucleo. No i generalnie ta cross-kompilacja nazywa się dlatego dokładnie tak, ponieważ mamy konflikt architektur na naszym PC-cie i na naszym targecie. I potrzebny jest dlatego właśnie cross-kompilator, żeby na PC-cie o zupełnie innej architekturze przygotować plik wykonywany dla docelowej platformy. No i w zasadzie ten obrazek też tutaj ilustruje mniej więcej to, jaką drogę będziemy chcieli dzisiaj przebyć w trakcie prezentacji na naszym hoście, czyli u mnie na PC-cie, na którym teraz prezentuję. Dokładnie na maszynie wirtualnej będzie aplikacja, która będzie zawierała pliki źródłowe, nagłówkowe, plik startup. Będziemy mieli toolchain, czyli będziemy mogli przeprowadzić kompilację, linkowanie. Połączymy się z adapterem, programatorem i spróbujemy zaprogramować nasz procesor wcześniej jakby stworzonym psadem. Jeżeli chodzi o kompilację skrośną z poziomu wiersza poleceń, to tak jak już wcześniej wspomniałem, potrzebujemy toolchaina. Jeżeli chodzi o taką definicję, to w zasadzie toolchain jest zestawem narzędzi i on nam umożliwia konwersję na kod maszynowy, łączenie wielu plików w jeden program, generację pliku wykonywalnego, czy jeżeli mamy jakieś problemy z naszą aplikacją i chcielibyśmy na przykład zaangażować debugger, no to możemy też robić jakąś diagnostykę. Ja na chwilę przerwę. Michał, przechodzisz pomiędzy slajdami? Tak, tak. Bo my widzimy cały czas pierwszy slajd. Aha, no to w takim razie być może coś się wydarzyło nie tak jednak. Widzieliśmy cały czas slajd o tym, kim jesteś. Ale w sumie mogę zatrzymać udostępnianie, więc generalnie wydaje mi się, że pytanie, czy teraz jeszcze raz widać. Teraz widać twoją prezentację w sensie okno PowerPoint. A teraz? Teraz widać pierwszy slajd, jak klikasz, to przechodzi do kolejnego. I cały czas widzimy drugi slajd. To bardzo ciekawe, dlaczego... Nie pojawia się trzeci. A teraz widać wyłączoną prezentację? Teraz wyłączoną prezentację widać. To być może jest coś z tym programem. A to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego to się tak zachowuje. O, teraz. O, teraz, dobra, czyli ja to będę scrollował. Czyli dobra. Tego slajdu nie było widać, rozumiem, tak? Tak, 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 tak. To może wrócimy jeszcze raz i spróbuję szybko powiedzieć jeszcze raz, to zostało powiedziane, więc... Okej, dobra. Sorki za to, bo nie zwróciłem na to uwagi i nie wiedziałem, że... Okay. No tak, jeżeli chodzi o definicję bare metalu, to może wrócimy jeszcze raz, żeby mieć spójny wątek, więc generalnie jest to system, w którym oprogramowanie działa na sprzęcie bez żadnego systemu operacyjnego, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, nie mamy żadnego FreeRTOS-a. Mamy nieskończoną pętlę while w naszym mainie i za pomocą jakichś flag czy maszyny stanów sterujemy naszym programem. Jeżeli chodzi o potrzebne narzędzia, to też tak jak sekundę temu wspomniałem, potrzebujemy toolchaina, programatora, debugera. Taki jest dostępny na płytce Nucleo. Potrzebujemy sterownika do ST-Linka, CEMSIS do obsługi rdzenia i urządzeń peryferyjnych, tablicę wektorów przerwań, która będzie zdefiniowana w moim przypadku w pliku źródłowym, pliku startup, czyli kodu uruchamianego przed mainem, skrypt linkera, który będzie podawany jako
argument w jednej z komend i OpenOCD, które umożliwi nam połączenie z płytką. I tutaj jeszcze, żeby może utrwalić wiedzę, może taka powtórka w sumie nie będzie taka zła, bo będzie można trochę utrwalić wiedzę. Rozumiem, że na razie nie ma problemu i widać szósty slajd, tak tylko dla upewnienia się. Wszystko jest ok. Okej, dobra. Czyli tak jak wspomniałem, tutaj mamy pewien konflikt architektur pomiędzy hostem, czyli moim PC-tem i docelową platformą. Docelowa platforma ma ograniczoną moc obliczeniową. Z tego tytułu musimy przeprowadzić kompilację na szybkim PC-cie. I tutaj ten PC pełni rolę hosta, docelowa platforma jest traktowana jako target. No i z tego tytułu, że jest ten konflikt architektur, potrzebujemy cross-kompilatora, który umożliwi stworzenie pliku wykonywalnego dla naszej docelowej platformy, czyli w tym przypadku płytki Nucleo. I tutaj jeszcze raz jest ten obrazek, o którym mówiłem, a którego nie było widać. Czyli taką drogę będziemy chcieli przebyć w trakcie prezentacji. Będziemy mieli hosta, czyli mój PC, na którym jest aplikacja, pliki nagłówkowe, pliki źródłowe, plik startup, mamy kompilator, linker, mamy programator i próbujemy też z wykorzystaniem OpenOCD się jakoś połączyć z naszą płytką i spróbujemy ten wcześniej przygotowany firmware wrzucić na nasz procesor. Tak, i jeżeli chodzi o kompilację skrośną z poziomu wiersza poleceń, to potrzebujemy toolchain, który możemy zdefiniować tak naprawdę jako zestaw narzędzi, który umożliwi nam konwersję na kod maszynowy, łączenie wielu plików w jeden program, generację pliku wykonywalnego, czy też, tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli mamy jakieś problemy z naszą aplikacją, chcielibyśmy się przyjrzeć, co tam się tak naprawdę dzieje, to też będziemy mogli przeprowadzić pracę krokową, używając debugera. I tak, tego slajdu nie było, tak. Więc tutaj generalnie wykorzystamy toolchain GNU-ARM, ArnoneAbi i w zasadzie takie najbardziej istotne elementy tego toolchaina to ArnoneAbi GCC i w zasadzie głównie będziemy wykorzystywali to narzędzie do kompilacji linkowania. Mamy też linker jako taki niezależny byt, mamy też jakieś narzędzia do analizy plików czy konwersji formatu. No i dodatkowo jest też GDB, tylko ja osobiście na Manjaro, jak menadżerem pakietów instalowałem ten toolchain, to z tego co pamiętam, to z defaultu miałem debugger, ale na przykład na Mincie czy jakichś systemach Ubuntu podobnych trzeba dodatkowo doinstalować GDB Multi Architecture, to w nawiasie i w zasadzie to jest oddzielna komenda, na to też pokażę później w części praktycznej, no bo bez tego ciężko będzie wgrać w SAT czy debugować naszą aplikację. No i tak, jeżeli chodzi o teoretyczne aspekty takiego procesu budowania, to w zasadzie dzielimy go na kilka etapów. Pierwszym jest preprocessing, drugim jest diagnostyka i optymalizacja, trzecim jest wygenerowanie kodu assemblera, później mamy wygenerowanie pliku obiektowego, następnym jest linkowanie i generacja pliku wynikowego. I tak przybliżając każdy z osobna, to preprocessing tak naprawdę w tej chwili mamy dołączanie wszystkich plików nagłówkowych, które są wymagane przez plik źródłowy i w zasadzie, jeżeli ktoś jest wnikliwy, bardzo chciałby prześledzić sobie taki proces kompilacji, bo to jest też trochę pouczające i czasami nawet na jakichś rozmowach rekrutacyjnych często się zdarza, żeby jakby no opisać, jak ten proces mniej więcej przebiega. Więc po takim dodaniu znacznika E na przykład w tym przypadku możemy się zatrzymać i zobaczyć, co w takim pliku .i się znajduje i jaki jest w ogóle rezultat przeprowadzenia samego preprocessingu. Następnym jest wygenerowanie kodu assemblera i tutaj mamy przekształcenie kodu na instrukcję assemblera i tutaj też dodając odpowiedni znacznik możemy się zatrzymać i zobaczyć, jaki będzie rezultat. No i też wygenerowanie pliku obiektowego. W zasadzie tutaj wszystkie pliki źródłowe, które mam w projekcie, to w zasadzie na tym etapie będziemy się zatrzymywali, będziemy mieli kilka takich plików obiektowych i później kolejną komendą będziemy próbowali zlinkować te pliki i stworzyć plik wynikowy. I to jest generalnie tworzenie
tak formalnie już mówiąc o tym etapie, to jest tworzenie pliku z kodem maszynowym dla konkretnej architektury. I tutaj, żeby zatrzymać się na tym etapie, to też musimy dodać odpowiedni znacznik i w tym przypadku jest to mała litera O. I w zasadzie na samym końcu zostaje nam linkowanie i generacja pliku wynikowego, czyli tak jak przed chwilą wspomniałem, te pliki obiektowe są łączone i powstaje plik wynikowy, który ma rozszerzenie ELF i jeżeli ten proces tworzenia pliku wynikowego przebiega pomyślnie, to można w zasadzie podjąć próbę komunikacji z płytką i zaprogramowania mikrokontrolera. I właśnie kolejną kwestią, jak już powiedzmy, że mamy projekt, udało się go jakoś zbudować z sukcesem, no to jest kwestia tego, jak w ogóle z poziomu wiersza poleceń też połączyć się z Open, wykorzystując OpenOCD. Więc generalnie czym jest OpenOCD, to jest to po prostu apka darmowa, którą możemy uruchomić po stronie hosta i z jej wykorzystaniem w zasadzie mamy możliwość programowania naszych urządzeń czy dokonywania analizy i debugowania naszej aplikacji. Ja głównie wykorzystywałem GDB do tego celu i żeby w ogóle połączenie poprzez GDB klienta z adapterem, jako adapter rozumiem tutaj programator dostępny na płytce, to musimy odwołać się do portu 3333 i też w części praktycznej spróbujemy to zrobić i spróbujemy się z tą naszą płytką może nawet w pierwszym kroku, zanim podejdziemy do budowania, połączyć. I generalnie, tak jak już wspomniałem, no, to połączenie z płytką jest potrzebne, aby móc wgrać nasz firmware czy przeprowadzić debugowanie i jeżeli chcemy, że tak powiem, nie mamy tego skonfigurowanego z poziomu IDE, bo ja jeszcze na studiach to jak byłem taki totalnie zielony, to kolega mi trochę w tym pomagał i konfigurowałem to jakoś w Eclipse, ale w ogóle nie rozumiałem, czym to OpenOCD jest i gdzie to jest w Linuxie i co to w ogóle za narzędzie, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, gdzie możemy znaleźć to w Linuxie, to zazwyczaj jest to ścieżka w folderze user, po zainstalowaniu menadżerem pakietów user share OpenOCD script port i tam jeżeli zrobimy sobie, damy sobie komendę ls, to będziemy mieli dość dużo plików konfiguracyjnych dla różnych płytek i w zasadzie podanie takiego pliku konfiguracyjnego jest obligatoryjne po znaczniku f. W zasadzie jeżeli wydamy taką komendę jak tutaj, będąc w tym folderze, odwołując się do konkretnego pliku konfiguracyjnego, to powinniśmy się, będąc oczywiście wcześniej połączonym przez port USB na przykład, powinniśmy w przypadku mojej płytki zobaczyć taki zrzut ekranu i w zasadzie ta ostatnia linijka, tam gdzie jest hardware has 6 breakpoints, 4 watch points, ta liczba oczywiście w przypadku różnych rdzeni może się tam różnić, ale zazwyczaj ta ostatnia linijka, jeżeli się pojawia i dioda zaczyna migać na naszej płytce, to można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że takie połączenie z płytką zakończyło się sukcesem. I tak, już przechodząc powoli do takiej części praktycznej, to będziemy chcieli sobie przeprowadzić właśnie połączenie z płytką. To jest Nucleo z procesorem STM32F103RB, to jest rdzeń Cortex M3. To w zasadzie jest taka dość prosta aplikacja. Wcześniej to był sterownik do pieca centralnego ogrzewania, ale ja docelowo chcę sobie teraz trochę ten projekt uporządkować i uprościć i zrobić taki termometr do zielonej herbaty, który wykorzystuje taką wodoodporną sondę z czujnikiem DS18B20 i wykorzystuje sprzętową komunikację OneWire, która bazuje na wykorzystaniu UART-a. Ta linia data tego czujnika jest zwarta z liniami TX, IRX, USART i one są chyba z tego co pamiętam skonfigurowane jako Open Drain. No i generalnie tutaj wykorzystamy też jakiś tak timer, który umożliwi jakby konwersję, pomiar tej temperatury w odpowiednim interwale. Tutaj będzie więcej niż 750 milisekund. Z tego co pamiętam, to w przypadku tego czujnika to jest minimalny czas potrzebny na przeprowadzenie konwersji. No tak naprawdę tutaj będę robił to co sekundę.
No i też jest podpięty jakiś taki wyświetlacz prosty, który umożliwia wyświetlanie tej temperatury. Tak. I jeżeli chodzi o jeszcze takie kwestie, czego potrzebujemy dodatkowo poza samymi plikami źródłowymi i nagłówkowymi, bo to też jest istotne. Potrzebujemy tablicy wektorów przerwań, o której już wcześniej wspomniałem. W zasadzie ja ją mam zdefiniowaną w pliku źródłowym. Nigdy tego od zera nie pisałem, bo też nie ukrywam, że jak ja studiowałem, to dostępność takich materiałów na temat tych procesorów była dość ograniczona. I w zasadzie dla tej platformy, której teraz używam, ona była dość popularna, można było coś znaleźć, ale dlaczego o tym wspominam? Bo czasami musiałem ten plik lekko przerobić. Na przykład mam jeszcze płytkę z Cortexem M0 Plus i w zasadzie ten rozdział, który jest tutaj wskazany, Interrupt and Exception Vectors, który widać tutaj na zrzucie ekranu, w zasadzie spojrzenie na ten rozdział podpowiedziało mi i w zasadzie pokazało mi, jak można dostosować ten plik i generalnie to działało. Więc warto mieć jakąś świadomość, że taki rozdział jest i gdyby ktoś chciał wejść w szczegóły, no bo to jest nawet trochę pouczające i pozwala trochę zrozumieć mniej więcej, co się dzieje tam pod spodem, to w zasadzie taki plik do innej platformy można w dość łatwy sposób dostosować, przerabiając taką tablicę wektorów przerwań dla innej platformy. Dodatkowo jest potrzebny plik startup, który umieszcza tablicę wektorów przerwań w pamięci operacyjnej, czy inicjalizuje sekcje takie jak data czy BSS i tak jak już też wcześniej wspominałem, on jest wywoływany przed wykonaniem funkcji main. Kolejną sprawą jest jakaś biblioteka, która obsłuży nam rdzeń i urządzenia peryferyjne. No ja tutaj wykorzystuję SAMSIS. No i dodatkowo jest potrzebny skrypt linkera, który, tak mówiąc w kilku punktach, opisuje jaki kod i w jakiej kolejności będzie trafiał do poszczególnych sekcji, dostarcza informacji o początkach i końcach poszczególnych sekcji i zawiera informacje o początkach i długości pamięci flash i RAM. I tutaj podobnie jak w przypadku wektorów przerwań też możemy znaleźć taką informację w reference manual bodajże i jeżeli ktoś chciałby przerobić sobie na przykład ten mój projekt, który wrzucę na inną platformę, to takie małe modyfikacje mogą być konieczne. I to też jest trochę pouczające, bo można też trochę zrozumieć mniej więcej, co się dzieje pod spodem i jakie parametry ma w ogóle ten nasz procesor i czym się różni od tej platformy, na przykład, którą ja posiadam. No i z tego tytułu, że spotkanie jest online, no to spróbujemy jakoś potwierdzić to, że ten program działa. Ja tutaj mam podpięty analizator logiczny i spróbujemy po prostu przechwycić jakiś przebieg, już tam może bez wnikania w szczegóły, co tam się dokładnie dzieje, ale tak, żeby potwierdzić, że mamy jakiś sukces. Jeszcze parę słów o ładowaniu firmware z wykorzystaniem debugera. To tak jak wspomniałem, wykorzystamy debugger, możemy podać znacznik TUI, który w zasadzie, jeżeli korzystamy z poziomu pierwsza poleceń, to dodatkowo pokaże nam kod źródłowy aplikacji w oddzielnym okienku. To jest dość przydatne, no bo jeżeli nie korzystamy z IDE, nie mamy tego skonfigurowanego w taki jakiś przystępny sposób, no to jakby no możemy ten kod widzieć po wykorzystaniu tego znacznika. No i tutaj argumentem jest nasz plik z rozszerzeniem ELF. No i te trzy komendy w zasadzie są już wydawane z poziomu, no już debugera, będziemy w debugerze, połączymy się z płytką, zrobimy reset i załadujemy nasz SAT i generalnie to będzie jakby koniec takiej części praktycznej. Tutaj następną częścią jest krótkie wprowadzenie do debugera, ale myślę, że najpierw moglibyśmy przejść do tej części praktycznej, spróbować zbudować aplikację, połączyć się z płytką i myślę, że tutaj wrócimy, omówimy. Jeżeli starczy czasu, to spróbujemy jeszcze no, popracować krótko, jakoś krokowo z programem, postawić jakiś breakpoint czy wyprintować zawartość jakiejś zmiennej.
Więc tak, jeżeli chodzi o pytanie, czy widać teraz, czy widać taki virtual boxa i czy widać teraz Visual Studio? Czy ktoś mógłby tylko potwierdzić, że wszystko jest widoczne? Okej, dobra. No, czyli teraz jest wszystko widoczne dość dobrze, tak? Rozumiem. Dobra, to możemy w skrócie w sumie mniej więcej omówić ten projekt i tak w dużym skrócie i spróbujemy połączyć się z płytką, więc tak jak mówiłem, to tutaj może jeszcze pokażę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tutaj mamy ten czujnik DS18B20, mamy wyprowadzenia USART, które są podpięte do, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się tu nic nie zmieniło, do PA9 i PA10 tej płytki. Tutaj mamy wpięty też ten analizator stanów logicznych. Mamy wyświetlacz aktualnie tych przycisków, czy tego optotriaka, czy tej przejściówki do RS485 w tym demie nie ma. Generalnie tak to wygląda w skrócie, że no korzystamy z takiego czujnika, mamy wyświetlacz i jeżeli chodzi o takie połączenia hardware'owe, to wygląda to w ten sposób. I w zasadzie tutaj w while'u tak naprawdę i w samym mainie dokonujemy inicjalizacji pinów, układów peryferyjnych zegara, one wire, wyświetlacza LCD czy timera, który tak naprawdę odmierza nam ten czas na konwersję. Tutaj w mainie odczytujemy temperaturę, wyświetlamy ją, ustawiamy jakąś pozycję na wyświetlaczu, migamy też diodą, tak w celach takich demonstracyjnych bardziej i dokonujemy konwersji temperatury i w zasadzie ten program się tak kręci. Jest tu kilka plików źródłowych, nagłówkowych, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy też plik startup, skrypt linkera. No i tutaj jest też taki skrypcik, który nam przebuduje te pliki. I co tutaj jest istotne, to, żeby w przypadku budowania takich plików podać tą flagę, jeżeli chcemy debugować, bo w zasadzie bez tej flagi G no później nie będziemy mogli debugować naszej aplikacji, żeby podać rdzeń, no i wskazać, jak ma się nazywać ten plik wynikowy, który ma być rezultatem tej komendy i plik, który chcemy skompilować. Więc tak, myślę, że możemy w pierwszej kolejności też, tak jak wspomniałem, połączyć się z płytką najpierw, jeżeli nie będzie żadnych problemów, to tutaj w pliku README też dałem taką instrukcję, którą można w zasadzie krok po kroku wykonać, jeżeli chodzi o instalację toolchain. To ja na Mincie zainstalowałem samego toolchaina i dodatkowo doinstalowałem debugger, bo po prostu go nie było. I jeżeli chodzi o ścieżki, to one się zawsze troszeczkę różnią. Za chwilę zobaczymy, która jest w moim przypadku prawidłowa. Spróbujemy może skopiować tą. Tak, i tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, to mamy w zasadzie dużo tych plików konfiguracyjnych dla różnych platform, różnych płytek Discovery czy różnych płytek Nucleo i nas w zasadzie interesuje ten plik konfiguracyjny. Ja tą płytkę mam w zasadzie podłączoną i ona teraz powinna się z poziomu
Tak, ona powinna się teraz, tak, generalnie ta płytka mi się teraz połączyła, dioda mi miga, tak jak wcześniej było na zrzucie ekranu, no pojawia się nam ta linijka. I tak już nie wnikając w takie duże szczegóły, no możemy uznać, że to połączenie z płytką jakby zakończyło się sukcesem i będziemy mogli po wgraniu wsadu, w zasadzie będziemy mogli już po skompilowaniu aplikacji wrzucić wsad. W zasadzie ten terminal zostawiamy, żeby ten OpenOCD cały czas był połączony z płytką. I teraz w zasadzie moglibyśmy sobie wejść do naszego projektu i tak na próbę możemy, ja z tego co widzę, to folder bin tutaj mam, nawet mam skompilowane te pliki, ale możemy ten folder usunąć. Możemy tak jeden plik przebudować w sumie na próbę nawet, nie wykorzystując skryptu, więc załóżmy, że chcielibyśmy przebudować sobie na początku tablicę wektorów przerwań, tak w celach takich demonstracyjnych. Więc tak jak mówiłem, no tutaj jest jakaś flaga optymalizacji, jest ten znacznik, mówiąc o debugowaniu, wskazujemy architekturę, to jak ma się nazywać, jakby ten plik, który powstanie w wyniku rezultatu tej komendy i plik, który chcemy zbudować. No i w zasadzie jak wejdziemy sobie do tego folderu bin i wydamy komendę file na tym vectors.on, tutaj nawet możemy też uzyskać takie informacje, czy ta flaga na przykład została dodana, jeżeli chodzi o debug info, jaka to jest architektura i tak dalej, więc tutaj, żeby już przyspieszyć trochę, to można by ten skrypt build.sh, o, exist, no to może jeszcze raz usuniemy. I w zasadzie rezultat tego build.sh zrobił nam to, co moglibyśmy sobie. Oczywiście można zrobić jakiś makefile, czy taki bardziej wyrafinowany system budowania, ale ja do takich celów demonstracyjnych i tak prostego projektu chciałem do tego podejść w taki sposób, żeby można było sobie jakoś w ramach zapoznania się z tym po prostu budować każdy plik z osobna. I w zasadzie dodatkowo musimy jeszcze wykonać taki krok dla pliku startup. On jest generalnie w assemblerze i dlatego nie budowałem go jakoś w poprzednim kroku. I mając te wszystkie składowe, jak pliki te obiektowe tutaj i skompilowany też plik startup, w zasadzie możemy wydać taką jedną komendę, która zlinkuje nam to wszystko i ostatecznie stworzy nam plik main.elf. I tak, żeby jeszcze tutaj trochę może to powiększyć. Dobrze, będzie widać. Lepiej tak. Tu tak samo podajemy to, jaka jest architektura. Tutaj musi być też koniecznie podany skrypt linkera po znaczniku T. Też dajemy flagę debugową. Są też jakieś inne dodatkowe flagi, to już wedle uznania tak naprawdę. No i musimy wskazać te pliki z rozszerzeniem .o, każdy z osobna. I po tym znaczniku wskazujemy plik, ten, który już będziemy wrzucali na nasz procek, tak, i jego nazwę. Więc generalnie, jeżeli wykonamy tą komendę, tak, to widać, że to się udało, najprawdopodobniej nie będzie żadnych problemów. Najprawdopodobniej, jak wejdziemy już teraz do folderu bin, to mamy ten plik z rozszerzeniem elf i moglibyśmy spróbować wykonać ten krok, który polega na wgraniu tego wsadu już docelowo. W moim przypadku to będzie GDB Multi Architecture, bo miałem problemy po prostu z tym, żeby po prostu po instalacji toolchaina ten
Armnon EABI GDB nie był dostępny. Więc spróbujemy sobie uruchomić taką komendę. Więc generalnie z tego, co widać, to udało się wejść do debugera i teraz w zasadzie spróbujemy się połączyć z naszym adapterem. Zobaczymy, czy... I teraz w zasadzie ta komenda load powinna nam załadować ten plik wynikowy, który podaliśmy jako argument. Tak, i generalnie widać, że no udało się to zrobić z sukcesem. Ja teraz generalnie widzę, że moja płytka dalej działa. Tak, więc generalnie projekt jest dość prosty. Takie było założenie, żeby sobie ten proces budowania z poziomu wiersza poleceń tak naprawdę prześledzić i zobaczyć, że tak naprawdę taką aplikację w celach jakichś edukacyjnych, powiedzmy z chęci poznania takich bardziej niskopoziomowych aspektów, można rozwijać nawet w notatniku i można zobaczyć, zanim się skonfiguruje jakąś ideę pod jakieś własne takie wymagania, tak naprawdę jak to działa. Jeżeli chodzi o takie aspekty, to mi zrobienie tego kiedyś tam we własnym zakresie trochę pomogło zrozumieć, co tu się w ogóle dzieje. Bo generalnie próg wejścia do embedded jest taki dość wysoki i takie korzystanie z od razu skonfigurowanych narzędzi, no jakby nie pozwalało mi do końca zrozumieć, jak to działa. No ale to przychodzi z czasem. Mi się wydaje, że takie eksperymenty można przeprowadzić w własnym zakresie. Jeżeli chodzi o ten projekt, to też można go... Ja próbowałem migrować ten projekt na rdzeń Cortex M0+. I to jest też do zrobienia, nie jest to bardzo trudne i też jest to pouczające tak na dobrą sprawę. Więc myślę, że teraz możemy jeszcze wrócić do omówienia tych kwestii związanych z debugerem i jak wystarczy czasu, to spróbujemy jeszcze przeprowadzić sobie taką pracę krokową z tym debugerem. Ja też wrzucę do tego projektu taki poradnik, który pokazuje, jak w takim debugerze można nawigować i podeślę też link do tego projektu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to będzie można sobie takie kroki wykonać we własnym zakresie. Jeżeli ktoś ma taką płytkę, jeżeli nie, no to będzie można spróbować dostosować swój projekt, to też będzie jakieś takie wyzwanie, powiedzmy. Więc teraz wrócę jeszcze na chwilę do prezentacji. I pytanie, czy ją widać i czy wszystko było dotychczas też widać i w miarę dobrze słychać? Tak tylko kontrolnie zapytam. Okej, okay, dobra. No to tak, generalnie takim krokiem jeszcze, powiedzmy już po wgraniu takiego firmware'u z sukcesem, no powiedzmy, że rozwijamy dalej nasz projekt i czasami zdarzają się jakieś problemy różnego typu, źle wypełnia się nam zawartość jakiejś zmiennej i chcielibyśmy na przykład zobaczyć, co się dzieje z naszą aplikacją, to tak naprawdę tutaj możemy też ten debugger zaangażować nie tylko do wgrania samego wsadu, ale do pracy krokowej z naszym programem. I w zasadzie no, ten debugger może być użyty z poziomu wiersza poleceń, ale może być też skonfigurowany w IDE. To już jest kwestia jakby jak kto woli. No, na początek może warto nawet sobie odpalić z poziomu wiersza poleceń i zobaczyć, jak to wygląda. No i tak jak już wcześniej wspominałem, żeby w ogóle debugowanie pliku wykonywalnego było możliwe, to ta kompilacja musi się odbyć z tym dodatkowym znacznikiem. O nim nie można zapomnieć, bo czasami ja go kilka razy nie dodałem. No i był mały problem, no bo ten debugger mi nie działał i nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. Kolejną kwestią jest to, że jest taki znacznik TUI i w zasadzie w chwili, gdy korzystamy z wiersza poleceń i uruchamiamy bez tego znacznika, to tak naprawdę uruchamia się nam sam debugger bez podglądu kodu źródłowego. A ten znacznik TUI w zasadzie z tego, co pamiętam, on od razu pozwala nam nawigować i dodatkowo otwiera oddzielne okienko, w którym widzimy
kod źródłowy i w zasadzie nasze breakpointy, to gdzie się zatrzymujemy. I w zasadzie możemy w sposób zbliżony, jak widzę, nawigować po tym kodzie. Tak, to już wspomniałem przed chwilą, że bez TUI w zasadzie nie będzie możliwe zobaczenie tego kodu źródłowego. A jeżeli chodzi o takie przykładowe komendy, to tak jak mówiłem, dorzucę też ten PDF do tego projektu, albo może nawet go wrzucę jakoś na czat, jeżeli będzie taka opcja. A takie najistotniejsze komendy to tak naprawdę jest postawienie breakpointa w odpowiedniej linii. Możemy to zrobić komendą B, numer linii, lub B, nazwa pliku, dwukropek, numer linii. Tych breakpointów można postawić wiele. Jeżeli te breakpointy już postawiliśmy, albo postawiliśmy tylko w jednym konkretnym miejscu, które nas interesuje, to w zasadzie kolejną komendą jest run, czyli musimy zacząć wykonywać nasze aplikacje. I zatrzymujemy się w pierwszym miejscu postawienia tego breakpointa. I na przykład załóżmy, że chcemy tam sprawdzić kilka rzeczy w obrębie tego konkretnego miejsca, no to po prostu możemy nawigować na przykład komendą n do następnej linijki. Możemy printem sprawdzić, co się znajduje w zmiennej przed jakimś tam konkretnym krokiem i zaraz po jego wykonaniu. Jeżeli mamy wiele breakpointów, to możemy wykonać continue i w zasadzie przejść dalej. Jeżeli chcemy wejść w jakąś funkcję, to musimy wykonać komendę step into i w zasadzie ta literka S to jest step into. I jeżeli zatrzymaliśmy się przed zawołaniem jakiejś funkcji, ale dodatkowo chcielibyśmy w nią wejść i sprawdzić, co się tam dzieje wewnątrz niej, to musimy użyć tej komendy S. No i tutaj mamy już podsumowanie. Nie wiem, jak jest z czasem. Widzę, że jest 10:50, więc możemy jeszcze spróbować wrócić do terminala i tak naprawdę moglibyśmy spróbować przeprowadzić takie debugowanie. Ja może wyjdę na chwilę z tego debugera i uruchomię go jeszcze raz. Pytanie, czy widać teraz normalnie, w miarę czytelnie, terminal? Okej, dobra. I załóżmy, że jak damy na przykład bmain, tak, no to tutaj możemy się odwołać do konkretnego pliku i załóżmy, że chcielibyśmy na przykład gdzieś w obrębie maina, w tej naszej pętli, gdzieś się zatrzymać, na przykład, co moglibyśmy tutaj sprawdzić. Moglibyśmy nawet też wejść do jakiejś funkcji inicjalizacyjnej. Ale spróbujmy się zatrzymać na przykład na linii 66. Zobaczymy, czy to się uda, bo szczerze mówiąc z tego debugera też już chwilę nie korzystałem, ale miejmy nadzieję, że tak, nie dałem tej opcji TUI. Spróbuję jeszcze ten debuger za chwilę uruchomić z opcją TUI, ale widać, że generalnie tutaj jesteśmy. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś zmienna. Na przykład załóżmy, że będziemy chcieli tutaj zrobić print czegoś tak testowo, żeby zobaczyć, czy debugger nas nie zawiódł tutaj. No to tak, no to generalnie zatrzymaliśmy się w tym miejscu w mainie i tak na dobrą sprawę możemy tutaj przechodzić, tak jak wcześniej wspomniałem, dalej, tylko myślę, że spróbuję go jeszcze raz uruchomić z tą opcją TUI. Zobaczymy, jak to zadziała. O tak, i teraz pojawiło się takie dodatkowe okienko. I w nim tylko jest taka problematyczna kwestia, że on czasami rozjeżdża jakby się tekst w nim i trzeba... Ja głównie debuguję uteki w pracy tym debugerem i trzeba go lekko rozsunąć i on czasami wraca do normy. Być może to się nie ujawni, ale
O, i teraz na przykład widać nasz kod. Widać dokładnie tą aplikację, którą przyglądaliśmy w wizualu i w zasadzie, jeżeli damy znowu breakpoint w mainie na tej linii na przykład 66 bodajże, tak? I damy run. O, właśnie, to jest ten problem. Te rzeczy się trochę nakładają, to jest minus tego debugera, ale po takim zabiegu on wraca do normy. Tylko chwilka, coś tutaj się, wyjdę jeszcze raz. Właśnie on jest trochę problematyczny ze względu dobra, nie wykonałem jeszcze jednej komendy, o której zapomniałem. Musimy połączyć się. O, tak. I teraz damy breakpoint w mainie 66 i damy run. Tak, i teraz powinno to, tak, i teraz się zatrzymaliśmy tutaj. Ten debugger nas już jakby tutaj normalnie nawiguje. Jesteśmy w tym miejscu, tak jak wcześniej mówiłem, no możemy printem tutaj podglądać jakieś różne zawartości zmiennych. Spróbujmy na przykład, teraz przechodzimy do kolejnej linijki, do kolejnej i tak dalej. Tak, nie wiem, tutaj możemy wejść na przykład do tej funkcji, możliwe, że się uda do DS18B20 convert. Tak, i weszliśmy sobie do funkcji, więc generalnie to jest całkiem spoko sprawa, bo generalnie przy jakichś takich problemach, gdzie jakieś inne metody debugowania zawodzą, nie wiem, printowanie jakichś logów, czy nawet analiza kodu po prostu i to, co się tam może wydarzyć. No debugger czasami w tempie ekspresowym potrafi pokazać, że po prostu nie, zmienna się źle wypełnia i tutaj jest problem, którego tak na pierwszy rzut oka nie było widać. No więc generalnie tutaj warto po prostu poeksperymentować. Można skorzystać z pierwsza poleceń, nie trzeba od razu tego konfigurować w IDE. No więc generalnie to jest takie krótkie demko debugera. Tutaj trzeba po prostu w własnym zakresie przeprowadzić trochę eksperymentów. Ja z debugera korzystam na co dzień, tylko to nie w embedded, no głównie debuguję jakieś unit testy. Zazwyczaj tak, no bo ja też programuję sprzęt, ale nie aż tak niskopoziomowo, nie na takim poziomie. Nie programuję układów peryferyjnych, tylko tam konkretną warstwę BTS-a. No i myślę, że jeżeli chodzi o taką część praktyczną, no to chyba by było na tyle generalnie. Myślę, że wrócimy do tego slajdu. Pytanie, czy widać teraz prezentację? Okej, dobra. To tak, tutaj omówiliśmy sobie te podstawowe komendy. Jak widać, to działa. Zachęcam do jakichś eksperymentów we własnym zakresie. A jeżeli chodzi o podsumowanie w ogóle takiego podejścia i generalnie tego typu eksperymentów, to ja tam też nie mówię, że to powinien być jakiś docelowy sposób rozwijania projektów, bo jednak to może być trochę czasochłonne, ale jednak moim zdaniem w takich celach czysto edukacyjnych warto trochę spojrzeć na takie bardziej niskopoziomowe aspekty. No po prostu jest to pouczające trochę i pozwala jakby zrozumieć, co się dzieje dookoła. No jednak próg wejścia jest taki dość wysoki, jeżeli chodzi o embedded i no mi takie eksperymenty pomogły zrozumieć takie rzeczy jak nawet proces budowania, czy czym jest ta tablica wektorów przerwań, jak to zmodyfikować, jak przenieść na mój projekt na inną platformę. No i nawet jak ją debugować i tak dalej, więc tutaj są źródła. Generalnie to, co pomogło mi tę prezentację stworzyć. No i dziękuję za uwagę, tyle z mojej strony.